Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam serdecznie na konferencji prasowej prezydenta miasta Torunia. Prezydent Michał Zalewski razem z nami. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry. Witamy w ostatni dzień kwietnia, tuż przed majówką. Informacje o sytuacji epidemicznej i na szczęście też pozytywne informacje dotyczące szczepień, które przed nami, które nabierają wyjątkowego tempa. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Jakże nam potrzebne te optymistyczne informacje. Przygotowując się do tego nagrania, do tego przekazu, bo dokładnie również i w ten sposób jest ta audycja, czy ten program prowadzony, żartowaliśmy, że a może to 30 kwietnia, ostatni dzień miesiąca i ostatnie również informacje o epidemii. Nie możemy niestety zagrożeń epidemicznych póki co traktować jako byłe. Nie możemy także oczywiście ich lekceważyć, ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast oczywiście cieszymy się i to widać na wykresie obrazującym sytuację w kraju, w województwie, w miastach, w województwie i w Toruniu tym samym, iż cieszymy się, że te zagrożenia epidemiczne słabną. Słabną, co widać w tej ostatniej części wykresu, gdzie informacje pokazują istotny, wyraźny spadek zakażeń. Zakażeń w naszym mieście, których odnotowujemy obecnie kilkadziesiąt dziennie. I taki poziom, to w kolejnym wykresie możemy zobaczyć, taki poziom tych kilkudziesięciu zakażeń możemy odnotowywać obecnie. To jest w ostatnich kilku dniach, w tym tygodniu 35 zakażeń dziennie. Przypominam, że kilka tygodni temu było to prawie czterokrotnie więcej. A w tym bardzo złym okresie, trudnym okresie przełomu października i listopada nawet siedmiokrotnie więcej. A więc na szczęście ta fala opada w tej chwili dosyć szybko. Jesienią opadała trochę wolniej, ale ciągle wirus jest w przestrzeni społecznej, co potwierdzają badania osób, które poddają się testom i w wyniku tych testów mamy informacje o wynikach dodatnich. Jaka ulga w ostatnich dniach, to zaledwie 11% potwierdzeń w badaniach wyników dodatnich. Były tygodnie na przełomie marca i kwietnia, gdzie to było około 30%, a więc prawie co trzecie badanie kończyło się wynikiem dodatnim. A wiemy, że dodatni w tym przypadku to znaczy źle, to znaczy, że wirus jest w organizmie i to także bardzo cieszy. Jeszcze jeden wątek poza tymi zestawieniami tabelarycznymi to miejsca dla tych, którzy najtrudniej, najciężej przechodzą zakażenia, a więc są chorzy na COVID-19. Dzisiaj rano sytuacja wygląda tak, że w szpitalu miejskim na 30 łóżek zajętych jest 17, a więc około połowy. Natomiast w ogóle w trzech obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, gdzie są 143 łóżka, 96 jest zajętych. Przypominam, że tydzień temu, może nieco więcej, informowałem o tym, że pojedyncze łóżka są wolne w obydwu szpitalach. A więc no, teraz ten poziom zajętości jest znacznie mniejszy, a tym samym osób, które chorują i ciężko przechodzą zakażenie SARS-CoV-2, chorują na COVID-19. Tych osób na szczęście jest także coraz mniej. Niestety nie każdemu udaje się uratować życie. Są także zgony. Miesiąc kwiecień z tym bardzo smutnym miesiącem. Wprawdzie jeszcze danych z dnia dzisiejszego, a i zapewne wczorajszego, bo to opóźnienie jednodniowe jest faktem, nie mamy, a już widzimy, że ilość zgonów związanych z COVID-19, a więc zarówno z powodu tej choroby, jak i z powodu chorób współistniejących, w miesiącu kwietniu jest najwyższa od początku okresu pandemii i
odnotowane do tej pory, do wczorajszych danych, 82 przypadki są już potwierdzone w minionych miesiącach z dużą regularnością, niestety od listopada do marca około 70 osób z powodu COVID-19 umierało. Kwiecień niestety nie jest tutaj dobrym miesiącem. No ale musimy mieć też świadomość, że te dane dotyczące zgonów, one będą jeszcze jakiś czas dla nas bolesną informacją o skutkach epidemii, ponieważ zakażenie, później leczenie, hospitalizacja, no i ten moment, kiedy już pomoc ludzka nie daje efektu, nadchodzi po wielu tygodniach, to też tego musimy być świadomi. W naszej lecznicy, w specjalistycznym szpitalu miejskim, spośród osób, które trafiają z COVID-em na te 30 miejsc, w ramach tych 30 miejsc, około 28% to są osoby, którym nie udaje się uratować, czy siły ludzkie nie są w stanie przeciwstawić się chorobie i jej skutkom. To tyle w wątku epidemii. Jeszcze dla potwierdzenia dodaję, o czym często wcześniej informowałem, nieco bardziej pesymistycznym tonie, teraz dodaję, że w naszych placówkach ochrony zdrowia, jak i placówkach pomocy społecznej, zarówno miejskich, jak i niepublicznych, na szczęście nie ma żadnych ognisk, nie ma przypadków zakażeń, które byłyby zbiorowe, nie ma kilkunastu osób, które jednocześnie chorują, są zakażone i to jest ten bardzo, bardzo dobry informacyjnie przekaz. Oczywiście wiąże się to z tym, o czym za chwilę więcej, a więc ze szczepieniami, bo te szczepienia przecież zadecydowały o tym, że możemy czuć się bezpieczniej, ale to także warto od razu powiedzieć, nie w pełni bezpiecznie, bo szczepienia dają tamę zarażeniom, natomiast nie są w 100%, nie ma takich szczepionek na świecie, żeby w 100% przeciwstawiały się jakiejś epidemii czy pandemii. Tutaj plansza, która obrazuje Państwu dane dotyczące tygodniowej liczby szczepień w Toruniu, a więc jesteśmy tak w pobliżu takiego swego rodzaju szklanego sufitu, 5000 szczepień tygodniowo, już trzeci tydzień gdzieś blisko, ale ciągle jeszcze nie powyżej 5000. To dane do końca ubiegłego tygodnia. Ten tydzień może pozwoli przekroczyć tą barierę. Przybywa szczepionek, ilość punktów szczepień w Toruniu jest stała od wielu tygodni. Przypomnę, 120 punktów, które działają w ramach podstawowej opieki zdrowotnej albo włączyły się w te ramy. No i jeden szpital, specjalistyczny szpital miejski, który POZ-u nie prowadzi, ale który również szczepi pacjentki i pacjentów. Ile zaszczepień do tej pory? Otóż według danych także zestawionych do końca minionego tygodnia, prawie 47 tysięcy wydanych szczepionek, w tym prawie 12 tysięcy już po raz drugi osób zaszczepionych. No, musimy w związku z tym skorygować liczbę szczepionek, aby poznać wiedzę o ilości osób. O te podwójne szczepienia i w związku z tym ponad 34 tysiące osób w Toruniu jest zaszczepionych i to są naprawdę już dobre informacje. Jesteśmy, można by tak powiedzieć, w 1/3 drogi, no może prawie w 1/3, ponieważ jesteśmy w momencie, kiedy powinniśmy zakładać w skali Torunia zaszczepienie dla bezpieczeństwa sanitarnego, dla bezpieczeństwa epidemicznego, powinniśmy zakładać zaszczepienie no, co najmniej 112-115 tysięcy osób, ale dobrze byłoby, aby to było więcej, 130-140 tysięcy osób. Posługując się tymi liczbami, jestem w widełkach od
70 do 85% populacji osób dorosłych w naszym mieście, chociaż już coraz częściej mówi się o możliwości szczepienia także osób poniżej 18 roku życia, ale na razie nie są tymi zarówno szczepieniami, jak i oczywiście założeniami dotyczącymi ilości osób zaszczepionych objęte te osoby. Tak więc pozostając w tym kręgu między 112, 115 tysięcy, a 130, 135 tysięcy, no jesteśmy na poziomie 1/3, 30 powiedzmy 4 tysięcy osób zaszczepionych. I oczywiście prośba do wszystkich, którzy jeszcze są przed szczepieniami, a znajdują się w tych grupach wiekowych, gdzie mogą zgłosić ochotę, wolę, potrzebę szczepienia, róbcie to Państwo, zgłaszajcie się, korzystajcie z możliwości zaszczepienia. System rejestracji oczywiście znany powszechnie i bezpośredni numer telefoniczny, droga mailowa i systemowe rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Zdrowia. Ja tutaj nie będę tego wszystkiego przypominał. Jeszcze jeden wątek związany ze szczepieniami, tymi już dokonanymi, o tym chciałbym jeszcze chwilę pomówić. Mianowicie wspomniałem o naszych placówkach opieki długoterminowej, pomocy społecznej, placówkach ochrony zdrowia. Tutaj mamy naprawdę, patrząc na zestawienie ilości osób zaszczepionych w tych placówkach, zarówno pani, panów pracujących, jak i podopiecznych, wskaźnik procentowy 80-90% jest praktycznie powtarzającym się w informacjach z każdej z placówek. Oczywiście są jakieś wyjątki, to się wiąże na przykład z tym, że część osób, które niedawno przechorowały COVID-19, jeszcze są przed terminem szczepienia, ale co do zasady to tempo szczepień zarówno w niepublicznych, jak i w publicznych placówkach pomocy społecznej, opieki zdrowotnej jest naprawdę duże, dobre i to bardzo cieszy w kontekście też specyfiki tych miejsc, gdzie przebywają ludzie słabsi zdrowotnie, mówię o podopiecznych lub pacjentach, gdzie przebywają ludzie wymagający takiej szczególnej ochrony, takiego klosza zdrowotnego czy epidemicznego. To podobnie sytuacja wygląda w toruńskich żłobkach, także ten poziom zaszczepienia 89% jest tutaj odnotowywany i warto o tym pamiętać, że w tych miejscach, gdzie są podopieczni, pacjentki, pacjenci, opieka jest zapewniona przez osoby już pozostające bezpieczne jako zaszczepione, a i sami podopieczni, pacjentki, pacjenci również są zaszczepieni. To tyle o tym, co możemy powiedzieć do tej pory o szczepieniach, co przed nami. Otóż przed nami interesujące kilka dni, tak, oczywiście majówka, ale o tym za chwilę. Natomiast właśnie w czasie tej majówki pojawia się w Toruniu dodatkowe miejsce, gdzie można skorzystać ze szczepienia. W centrum miasta, w sąsiedztwie Jordanek z wykorzystaniem Centrum Kulturalno-Kongresowego, obiektu, parteru, holu, będą prowadzone szczepienia przez 4 dni, 1 do 4 maja. Będą to szczepienia takie mające charakter okresowy, oczywiście w ciągu tych 4 dni. Do zaszczepienia będą mogły się zgłaszać osoby, które oczywiście wpisały się do rejestru szczepień, są uprawnione do szczepień zgodnie z harmonogramem szczepień od seniorów po rocznik 1989, ten najmłodszy rocznik 89, to do 4 maja w tym terminie. Od 9 do 18 będą wykonywane szczepienia, będzie uruchomionych 6 stanowisk. Można pobrać wcześniej ankietę zarówno ze strony ministerstwa, jak i, jak o ile dobrze wiem, również na naszej stronie jest taka ankieta i wcześniej ją wypełnić, później wejdziemy do
do namiotu, takiego miejsca przygotowania do szczepień przed Jordankami. Tam będziemy przygotowani do szczepienia i później już w budynku głównym szczepienie i później również namiotowe spędzenie kilkunastu minut po szczepieniu, bo taki jest obowiązek medyczny, aby po szczepieniu jakiś czas pozostać w opiece tych, którzy wykonują szczepienie. Szczepienie wykonuje firma, która działa w ramach firmy Neuka toruńskiej. Szczepienia będą wykonywane szczepionką Janssen firmy Johnson & Johnson. Przygotowane jest ponad 600 dawek każdego dnia do szczepienia. I warto jeszcze jedno powiedzieć, w ostatniej godzinie każdego dnia na miejscu szczepienia będzie lekarz. Jeżeli zjawi się ktoś poza tym systemem roczników już rejestrowanych, czyli młodszy, ale nie młodszy niż 18 lat i jeden dzień, to wówczas lekarz będzie mógł zakwalifikować taką osobę do szczepienia w ramach po prostu pozostałych szczepionek, tak aby wykorzystać ten potencjał szczepionek. Oczywiście no, z nadzieją, że ta ilość szczepionek przygotowanych na dany dzień będzie w pełni wykorzystana. To myślę jest też dobra informacja dla tych, którzy popadną na pomysł, a może jednak zaszczepię się, zrobię to już teraz, skorzystam z tej możliwości. Przypominam raz jeszcze, od 1 do 4 maja Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności, możliwość skorzystania ze szczepień w godzinach od 9 do 18, ostatnia godzina dla każdej osoby pełnoletniej, która być może i takich osób, które jeszcze nie są w systemie rejestrowania się do szczepień. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej Urzędu Miasta, także na stronie facebookowej wojewody kujawsko-pomorskiego, który no, bardzo sprzyjał temu utworzeniu tego majówkowego punktu szczepień dla mieszkanek i mieszkańców Torunia, ale także dla naszych gości. Tutaj nie ma żadnego ograniczenia wynikającego z miejsca zameldowania czy zamieszkania. Szanowni Państwo, i płynnie przechodzimy w ostatnim dniu tego majówkowego cyklu szczepień, a więc szczepień wykonywanych okresowo, przechodzimy do kolejnych dwóch nowych miejsc szczepień w Toruniu. Punkty szczepień powszechnych 4 maja rozpoczynają swoją działalność. Dwa punkty, przygotowywaliśmy je kilka tygodni, uzyskały certyfikat Narodowego Funduszu Zdrowia i są gotowe do startu. Przypomnę, jeden to Centrum Targowe Park Bydgoskie Przedmieście, natomiast drugie w wschodniej części miasta, a więc korty tenisowe przy Skarpie, które są przygotowane do wykonania szczepień jako drugie czy jedno z tych dwóch miejsc. Zakładamy, proszę Państwa, że w tych punktach potencjał czy możliwość szczepień będzie sięgała tygodniowo w każdym z nich 5000 szczepień. Wiemy, że na początek wystartujemy z 1200 szczepień. Ten tydzień też jest trochę krótszy, no bo rozpoczynamy 4 we wtorek i tam z punktem szczepień w Centrum Targowym Park. Natomiast dwa dni później, 6 maja, z tym punktem korty tenisowe przy Skarpie. Operatorem w Centrum Targowym Park jest Miejska Przychodnia Specjalistyczna, a operatorem na kortach tenisowych czy w budynku kortów tenisowych przy Skarpie będzie Citomet. Mam nadzieję, że będą to rosnące ilości szczepień dziennie, że zapewniona pomoc medyczna czy opieka medyczna, no, fachowcy,
którzy wykonują szczepienia, będą w stanie tą pełną ilość szczepionek wydać. Oczywiście wydadzą tym, którzy się zgłoszą, a więc jak wiem od wczoraj w systemie rejestrującym i wskazującym miejsca szczepień, już te dwa punkty szczepień się pojawiły i będą one rozwiązaniem systemowym, tak jak wszystkie pozostałe w naszym mieście. A więc zachęcam do korzystania z możliwości szczepienia, zachęcam do tego, aby zainteresować się tym punktem okresowym, tym punktem majówkowym, 1-4 maja Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki, a następnie punkty szczepień powszechnych od 4 maja punkt na Bydgoskim Przedmieściu, Centrum Targowe Park i na Skarpie w kortach tenisowych od 6 maja startujemy i będą gotowe miejsca dokonywania szczepień. To tyle o szczepieniach. Jeszcze kilka informacji takich, które są aktualiami funkcjonowania miasta. Po pierwsze, oczekiwanie, niepokój, przygotowania dla sporej grupy młodych mieszkanek i mieszkańców Torunia, bo zbliżają się matury. 4 maja start, do 20 maja będą trwały. Oczywiście najpierw ta część powszechna, obowiązująca wszystkich, a później tematy czy przedmioty wybrane. I ten 4 maja to pierwszy dzień matur. Matury odbywają się w 99,9% pisemnie. Mamy w Toruniu póki co 3 przypadki, gdzie będą się odbywały matury ustne. 3 osoby, gdzie będą zdawały maturę ustnie. To się wiąże także między innymi z zamiarem studiowania poza granicami kraju. Ale to rzeczywiście, jak widać, niewielka. Dlaczego mówię niewielka liczba osób? No dlatego, iż do matur przystąpi prawie 2800 osób. No, w tym roku taki sygnał ostrzegawczy dotyczący wpływu, tak myślę, wpływu stanu epidemii, nauki zdalnej na przygotowanie maturzystów, polega on na tym, że prawie 1/4 z tych osób, pod liczby maturzystów podanych, to są osoby, które są absolwentami z lat wcześniejszych. A więc tutaj pewnie powiązać to z sobą trzeba, z ubiegłorocznymi maturami, które również z nauki zdalnej przeszły w matury bezpośrednie. Zobaczymy, jaki będzie odsiew maturalny w tym roku. Trzymajmy kciuki za maturzystki i maturzystów. Przypomnę raz jeszcze, prawie 2800 młodych ludzi przystępuje do matur w naszym mieście. 12 liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, 7 techników i ogólnokształcąca szkoła muzyczna to zestaw szkół, które się przygotowują. Jak się przygotowują? Jestem przekonany, że dobrze, panie dyrektorki, panowie dyrektorzy przygotowują wszystko, co powinno być w takich warunkach, jakie mamy obecnie, ograniczeń, zakazów i nakazów epidemicznych, a więc budynki są sprawdzone, zdezynfekowane, pomieszczenia egzaminacyjne i toalety zaplombowane, sale już przygotowane, budynki będą dzisiaj zamknięte i otwarte dopiero 4 maja. Na egzaminy może przyjść tylko i wyłącznie osoba zdająca, a więc nie można zapraszać, nie wiem, znajomych, rodzeństwa czy rodziców. Tutaj trzeba przyjść samemu i to warunek, który muszą spełnić maturzystki i maturzyści. I na teren szkoły wchodzą sami, na miejscu są przygotowane sale, miejsca do zdawania matury i oczywiście wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna toruńskich szkół ponadpodstawowych.
Drogie maturzystki, drodzy maturzyści, będzie dobrze. Będzie dobrze, odwagi, jeszcze ostatnich szlifów wiedzy. Będziecie w stanie podołać tym egzaminom maturalnym po to, aby otworzyć przed sobą nową drogę, drogę wyborów życiowych, a więc wyboru albo pracy zawodowej, albo dalszego kształcenia, albo jedno i drugie, przecież można połączyć to wszystko przed wami. To jest rzeczywiście, jak to w moich czasach mówiono, egzamin dojrzałości. Jestem już dojrzała, jestem dojrzały, maturzystka, maturzysta. Trzymam kciuki, aby wszystko poszło dobrze. I to wątek matur. Matury to maj, jak maj to także majówka. Tutaj przypominam, że wydarzenia związane ze świętowaniem, świętowaniem zarówno 1 maja, święta ludzi pracy, jak i 2 maja, święta flagi narodowej, dnia flagi Rzeczypospolitej Polskiej, tak brzmi poprawna, pełna nazwa, oraz 3 maja, w tym roku 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Te wydarzenia będą ciągle symboliczne. Nie możemy się jeszcze gromadzić nadmiernie, nie możemy wspólnie defilować, w defiladach uczestniczyć, nie możemy wspólnie śpiewać, uczestniczyć w jakichś imprezach specjalnie dla nas przygotowanych. No, taki jest ten jeszcze czas, a więc przeglądajmy dostępne w internecie informacje, zarówno na stronie Urzędu Miasta, jak i Instytucji Kultury Miasta. Sporo ciekawych inicjatyw, pomysłów przygotowanych przez chociażby wspomniane instytucje kultury. Będą także ciekawostki po terenie. Po terenie ulic miejskich będzie 2 maja w godzinach dopołudniowych jeździła taka mini scena mobilna, na której będą artyści i którzy będą dla nas grali znane, lubiane utwory. W kilku, kilkunastu, może nawet miejscach miasta będziemy mogli ich usłyszeć, a więc nawet nie trzeba będzie wychodzić z domu. Natomiast 3 maja symbolicznie podniesiemy gronie niewielu osób oczywiście, ale podniesienie jest, tak jak powiedziałem, symbolem. Flagę Rzeczypospolitej na marsz na Rynku Staromiejskim. Zostanie odtworzony hymn państwowy i będzie w tym czasie także zaciągnięta warta honorowa przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Józefa Hallera oraz przed obeliskiem poświęconym wojewodzie Władysławowi Raczkiewiczowi. O godzinie 12 również msza święta w katedrze świętych Janów, msza święta za ojczyznę, w intencji ojczyzny, transmisja online na Facebooku Katedry Toruńskiej, skąd będzie ta transmisja się odbywała. Muzeum Okręgowe poprzez system online oczywiście udostępnia swoje zbiory, swoje muzealia. Będą także inne prezentacje przygotowane przez Centrum Kultury Dwór Artusa, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Zapraszam 3 maja w poniedziałek o godzinie 18 na koncert z okazji właśnie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oczywiście Toruńska Orkiestra Symfoniczna online u nich na ich stronie trzeba szukać przekazu z tego koncertu. Także ciekawe prezentacje Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy przygotował, a więc będziemy jeszcze ciągle z dystansem, ale jest on nieodzowny. Epidemia jest faktem. Będziemy ciągle zachowywali pozostałe normy, a więc chociażby maseczki, także dezynfekcję rąk, ale już będziemy się coraz śmielej i częściej spoglądali w tą przyszłość bez tych elementów ograniczeń epidemicznych. Ale majówka jeszcze w ten sposób. Wprawdzie trochę zaczarowywaniem pogody będzie to, co chcemy zrobić, bo zapowiada się, że niestety
z nieba woda będzie padała, a my chcemy uruchomić wodę, czyli fontanny miejskie, ale symbolicznie już jest, iż właśnie na majówkę, na dni 1-3 maja uruchamiamy fontanny łącznie z fontanną grającą i śpiewającą, czyli fontanną Kosmopolis. No i zrobimy to również w tym roku, a nuż uda się zaczarować niebo i deszcz nie będzie padał, a będzie piękne słońce i fontanny będą tym lepiej wyglądały. Fontanna Kosmopolis w maju to pokaz światła i dźwięku w godzinach od 20 do 24. Poza tym inne 9 fontan miejskich łącznie, także uruchomionych, także miejsce, jeżeli już będziemy po okresie deszczów, miejsce, gdzie będzie można wilgotne powietrze powdychać, siedząc czy spacerując w sąsiedztwie. Jeżeli coś mi umknęło, pani rzecznik, to poproszę o dopowiedzenie. Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Rzeczywiście tych wydarzeń, które zostały przygotowane przez miejskie instytucje na majówkę, jest sporo. Zachęcam do zaglądania na stronę internetową. Tam te wszystkie informacje państwo znajdziecie. Również informacje o szczepieniach, o punktach szczepień, o akcji Zaszczep się majówkę. Na głównej stronie jest ta informacja i przekierowuje do wspomnianej przez pana prezydenta ankiety, którą warto ze sobą zabrać i mieć, żeby przyspieszyć szczepienie w punkcie przy Jordankach. Panie prezydencie, z naszej strony informacje są wyczerpane, natomiast są do pytania dziennikarzy i tak Justyna Wojciechowska-Narloch z Dziennika Nowości mówi o tym, że rząd luzuje obostrzenia i czy jest decyzja, kiedy zostanie otwarty basen przy Barzyńskich? Przygotowujemy to, chociaż zwracam uwagę, teraz trochę cofnę do początku pytania pani redaktor, cofnę się do początku pytania. Rząd przygotowuje poluzowanie obostrzeń. O tym, co się zmieni od najbliższych dniach, to wiemy. Natomiast no, zapowiedzi dotyczące, szczególnie drugiej połowy maja, to są zapowiedzi. To nie są jeszcze zapisy dokumentów, ale no, z pełnym przekonaniem, że te zapowiedzi spełnią się jako przepisy, przygotowujemy się do tego momentu. Proszę państwa, nie wiem, czy to pech, czy jakieś przeznaczenie, ale musieliśmy przez pół roku czekać na moment otwarcia basenu, takiego rodzaju parku wodnego, jaki mamy już w tej chwili gotowy przy ulicy Barzyńskich. Mówiliśmy kiedyś o nim basen elanowski. Jest pięknie wyposażony, jest atrakcyjnie urządzony i jest wielka szansa. Kropkę nad i oczywiście postawimy w momencie, kiedy teksty rozporządzeń dotyczące okresu, o którym powiem, specjalnie trzymam trochę w napięciu, będą już wiadome. Mianowicie przymierzamy się i przygotowujemy do dnia 28 maja, to jest piątek, w godzinach wczesno-popołudniowych dokonalibyśmy takiego otwarcia. Natomiast 29 maja, podkreślam raz jeszcze, jeżeli ziszczą się zmiany wynikające z ograniczeń, zakazów i nakazów epidemicznych, gdzie można kupować bilety, wskakiwanie to tylko w jednym miejscu, wchodzić do wody, korzystać z możliwości pływania, cieszyć się tym nowym toruńskim miejscem. Gotowe było na początku grudnia. Niestety ten czas epidemii tak oddalił ten termin dostępności dla nas, ale chcemy, aby pierwszy dzień zakładany w zmianie ograniczeń był już dniem dostępnym dla użytkowników i dlatego to takie otwarcie, oczywiście jeszcze bez kąpieli, 29 to jest pierwszy dzień otwarcia basenów dla szeroko pojętej publiczności, nie tylko dla sportowców, żeby to był ten dzień taki otwarcia, pokazania mediom. Także oczywiście podziękowania tym, którzy prowadzili tę inwestycję, współfinansowali. Ministerstwo obecnie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, kiedyś Ministerstwo Sportu. No i będziemy już mogli na co dzień korzystać i oby już żadnych przerw, także epidemicznych, nie było.
Dziękuję bardzo. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby te założenia się spełniły, chociaż tak jak wspomniał pan prezydent, one są warunkowe, jeśli ta liczba zakażeń będzie rzeczywiście spadać. My oczywiście również pewnie w przyszłym tygodniu te pierwsze złagodzenia przedstawimy, jak wyglądają w miejskich instytucjach i potem sukcesywnie, jeśli kolejne poluzowania będą już wchodziły w życie również. Panie prezydencie, jeszcze dopytanie o ten potencjał punktów szczepień, finalny potencjał punktów szczepień, bo mówił pan prezydent, że finalnie 5 tysięcy szczepień tygodniowo będą te punkty powszechne wykonywały. Jaki będzie ten potencjał łącznie z tymi punktami szczepień, które już mamy, te 19 punktów? Dzisiaj przypomnę ten poziom szczepień. W tygodniu, mam nadzieję, będzie to tak już upraszczając informacje, jeżeli chodzi o liczbę, oczywiście około 5 tysięcy. Te dwa punkty szczepień powszechnych, podobny potencjał, a więc podwojony, a więc w efekcie około 10 tysięcy szczepień tygodniowo. Na tyle są przygotowane punkty szczepień, zarówno te punkty szczepień w oparciu o podstawową opiekę zdrowotną, szpitale, jak i punkty szczepień powszechnych, łącznie około 10 tysięcy tygodniowo. A więc ktoś, kto z państwa uważnie śledzi dane dotyczące epidemii, jest taka specjalna strona internetowa, prowadzi ją jeden z analityków sytuacji epidemicznej, ale i także teraz związane ze szczepieniami. No i tam wskazuje się na ten potencjalny, przez symulację oczywiście, ale wynikającą z liczb, które podałem przed chwilą, wskazuje się na ten potencjalny okres zaszczepienia tego poziomu od 70% do 85% populacji jako czas lipca, początków sierpnia. Ważne jest jedno, naprawdę tylko to jest w tej chwili, jak sądzę, najważniejsze, abyśmy byli chętni, aby poddawać się szczepieniom i to po raz kolejny tą zachętę przedstawiam, a nie muszę powtarzać, że przy tym poziomie zaszczepień bezpieczeństwo epidemiczne no, mamy już prawie w zasięgu ręki. Dziękuję bardzo. Z pytań wątek epidemiczny został wyczerpany. Pojawiło się jedno pytanie od dwóch redakcji. Ja przepraszam, jeszcze w wątku epidemicznym, tylko decyzja informację, jeszcze, którą otrzymaliśmy w ostatniej chwili. Wojewoda Kujawsko-Pomorski podjął decyzję, iż od wtorku, 4 maja, będą mogły ponownie prowadzić działalność takie punkty opieki oczywiście świadczonej w ich miejscach, a więc środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i warsztaty terapii zajęciowej. Kilkaset osób w Toruniu ucieszy się z tej informacji. Znowu będą korzystali z pomocy, opieki i będą razem. To takie potrzebne i ważne. Dziękuję bardzo. Pytanie niezwiązane już z wątkiem epidemicznym, interesujące dwie redakcje, Radio Gra i Radio PIK. Czy są już wyniki konkursu na dyrektora Teatru Baj? Jeśli nie ma jeszcze tych wyników, to czy mamy informacje, ilu chętnych zgłosiło się na to stanowisko, no i na jakim etapie jest obecnie ten konkurs? O, pytanie, jeżeli chodzi o ilość osób zgłoszonych, to z pamięci odpowiadam, 3 osoby. Nie wiem, czy komisja wszystkie 3 zakwalifikowała do ostatniego etapu. Ma komisja przedstawić protokół i natomiast tak, chciałbym to właśnie powiedzieć, tak jak pani rzecznik potwierdza, do 7 maja komisja ma przedstawić protokół, informacje o wynikach swojej pracy i dać mi możliwość podjęcia decyzji. I wtedy na pewno będziemy państwa o efektach, o finale tej decyzji będziemy państwa informować. Bardzo dziękujemy za uwagę, za wszystkie pytania, które się pojawiły. Jeśli jeszcze jakieś się pojawią, to oczywiście zachęcam do bezpośredniego kontaktu. Życzymy udanej, zdrowej majówki i prosimy o przekazanie mieszkańcom informacji o tym, że szczepienie w Toruniu jest już możliwe i na wyciągnięcie ręki. Dziękuję. Szczepimy się w majówkę, ale szczepimy się każdego innego dnia. I z optymizmem patrzymy na to, że smutek, bo tak chyba trzeba powiedzieć, czasami nawet groza epidemii, to już czas, który możemy powoli traktować jako ten, który przeżyliśmy, ale musimy pamiętać, odmiany wirusa
napięcia, które powodują w różnych innych krajach, przykład Indie, no każe nam jednak uważać, każe nam zachować ostrożność. I póki co, póki tak jest, to pamiętamy o dystansie, dezynfekcji, maseczkach i unikaniu większych zgromadzeń, spotkań w licznych gronach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.